Dzień dobry Państwu, radca prawny Adam Pawłowski, Stowarzyszenie OWUM. Dzisiaj poruszymy tematykę dowodów w postępowaniu cywilnym, a konkretnie wymienimy sobie, jakie mamy rodzaje dowodów oraz jakie dowody warto przeprowadzić w poszczególnych kategoriach spraw. Przede wszystkim podkreślmy, że jeżeli chodzi o postępowanie cywilne, to co do zasady możemy przeprowadzić każdy dowód, który jest prawnie dopuszczalny. Innymi słowy, jeżeli dana okoliczność da się udowodnić poprzez przeprowadzenie konkretnego dowodu i nie istnieje przepis prawny, który wprost wskazywałby, że taki dowód jest nieważny, to co do zasady możemy pokusić się o przeprowadzenie takiego dowodu i wnioskować o to, żeby sąd taki dowód dopuścił. Zacznijmy może od najbardziej podstawowych kwestii dowodowych, czyli dowodu z dokumentów. Przedmiotem dowodu z dokumentów może być w zasadzie dowolne pismo, które zostałoby w ramach sprawy włączone do akt sprawy. To znaczy, jeżeli mamy na przykład sprawę, w której mamy roszczenie wynikające z konkretnej umowy, z konkretnych ustaleń stron i posiadamy dokument, z którego wynika, że oświadczenie stron ma taki, a nie inny charakter, możemy dołączyć je do akt sprawy i wnioskować o przeprowadzenie z niego dowodu. O dowód z dokumentu będziemy w zasadzie wnioskować w każdej sprawie, z których zobowiązania stron będą wynikać z konkretnego dokumentu, tudzież w której właśnie w dokumencie jakimś będą znajdować się informacje istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Załóżmy, jeżeli będziemy mieli na przykład sprawę, która nie wynika bezpośrednio z umowy, ale na przykład dotyczy zdolności zarobkowej danej strony, a mamy dokument, w którym zostało wskazane, jakie zarobki dana osoba posiada, no to możemy taki dokument załączyć celem przeprowadzenia z niego dowodu. Również jeżeli będziemy mieli jakieś oświadczenie strony, z którego będzie wynikać zobowiązanie istniejące po jej stronie, taki dokument również nada się do dołączenia do akt sprawy. Co więcej, jeżeli na przykład będziemy dochodzić, załóżmy, naruszenia dóbr osobistych i na przykład będziemy dysponować mailem, z którego wynika to, że dana strona naruszyła nasze dobro osobiste poprzez opublikowanie określonych treści w określonych warunkach, również dowód taki będzie dowodem z dokumentu. Jeżeli chodzi o dowód z nagrania, no to będziemy mieli tutaj dosyć problematyczną sytuację, ponieważ nie każde nagranie będzie nadawać się bezpośrednio jako środek dowodowy. Przede wszystkim podkreślmy, że co do zasady uzyskanie nagrania w postaci podsłuchu nie będzie dopuszczalne przez polskie prawo i będzie mogło się wiązać nawet dla nas z konsekwencjami na drodze karnej. Niemniej jednak, czysto teoretycznie, jeżeli będziemy mieli na przykład nagranie z dyktafonu i będzie to rozmowa, którą odbywaliśmy z osobą trzecią, tudzież z osobą, która właśnie będzie stroną postępowania, no to dowód taki może zostać przeprowadzony w ramach postępowania. Inna kwestia, że jeżeli na przykład będziemy chcieli właśnie przeprowadzić dowód z nagrań rozmowy nagranej dyktafonem, no to co do zasady sąd będzie miał na względzie to, że jednak jesteśmy w stanie w pewien sposób zmanipulować rozmowę i oczywiście nie podajemy okoliczności, które byłyby dla nas obciążające. W związku z czym moc takiego dowodu jest zależna od okoliczności sprawy. Niemniej jednak dowód taki można wykorzystywać co do zasady w sprawach na przykład z zakresu prawa rodzinnego, tudzież najczęściej wykorzystywany jest właśnie w sprawach rozwodowych, gdzie chcemy udowodnić winę drugiego małżonka i mamy na przykład nagrane treści rozmowy, które są dla niego w sposób jednoznaczny niekorzystne. Kolejnym przykładem dowodu z dokumentów może być dowód ze zdjęć. Co do zasady, jeżeli chodzi o zdjęcia, no to mają one na celu wyrażenie, po prostu udowodnienie może bardziej kwestii, których nie da wyrazić się słowami. Czyli na przykład jeżeli mamy uwiecznione to, że na przykład dana osoba jest w posiadaniu jakiegoś przedmiotu, którego twierdzi, iż nie posiada, to dowód taki może sprzyjać naszej sprawie i również warto było go w tym przypadku załączyć. Jeżeli chodzi o kolejne dowody, które są niezwykle istotne i pojawiają się w niemal każdym postępowaniu, są to dowody z przesłuchania stron oraz dowody z przesłuchania świadków. Co do zasady, są one przeprowadzone w czasie rozprawy. Sąd i strony mogą zadawać takim osobom pytania na okoliczność ich wiedzy dotyczącej danego stanu faktycznego, z którym w tym przypadku się borykają. Co istotne, jeżeli chodzi o ten dowód, to podkreślmy, może on dotyczyć jedynie samego stanu faktycznego, nie natomiast wiadomości specjalistycznych. To znaczy, jeżeli na przykład zepsuł nam się samochód i mamy jakiegoś dobrego wujka w rodzinie, który zajmuje się kwestiami związanymi z motoryzacją, to mimo wszystko nie możemy powołać dowodu z takiego wujka,
na okoliczność tego, że samochód był rzeczywiście zepsuty z uwagi na to, iż wykraczałoby to poza jego zakres wiedzy. Natomiast jeżeli ten sam wujek widziałby po prostu, jak ten samochód jadąc nagle przestał odpalać, no to już taki dowód będzie dopuszczalny, ale podkreślmy, będzie on dotyczył bezpośrednio wiedzy danego świadka dotyczącej zdarzenia, nie zaś wiedzy dotyczących informacji specjalistycznej. Kolejnym charakterystycznym dowodem byłby m.in. dowód z opinii biegłego oraz dowód z opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych. Omówimy sobie może te dwa dowody naraz. Jeżeli w ramach sprawy wymagane są wiadomości specjalistyczne, no to musimy się w tym przypadku zwrócić do sądu o powołanie biegłego. Klasycznymi przykładami takich sytuacji będzie na przykład konieczność przeprowadzenia dowodów z opinii biegłego z zakresu psychologii, pozyskanie wiedzy na temat na przykład działania jakichś zaawansowanych urządzeń mechanicznych, na przykład właśnie samochodu, tudzież informacji dotyczących tego, jaki jest stan zdrowia danej osoby. To również musi zostać określone bezpośrednio przez specjalistę w danej dziedzinie, czyli m.in. właśnie przez biegłego. Może na sam koniec dodajmy jeszcze jedną kwestię. Istnieją czasami sytuacje, w których my nie dysponujemy danym dowodem, natomiast wiemy, że jest on w posiadaniu jakiejś innej osoby, innej instytucji, czy nawet drugiej strony. W takiej sytuacji możemy zawnioskować o to, żeby sąd zobowiązał drugą stronę do przedłożenia takiego dokumentu i następnie wnioskować o to, żeby został przeprowadzony dowód z takiego dokumentu w ramach naszej sprawy. Jeżeli druga strona odmówiłaby przedłożenia takiego dokumentu po zobowiązaniu sądu, to co do zasady będzie ponosić negatywne konsekwencje swojego działania oraz swojego zaniechania.